Rozdział szósty. Następny dzień rozpoczął się jak poprzedni, wstawaniem i ubieraniem przy świeczce, ale tego ranka musiałyśmy zrezygnować z ceremonii mycia się, bo woda w dzbankach była zamarznięta. Poprzedniego wieczora nastąpiła zmiana: ostry północno-wschodni wiatr wiał tak przez całą noc, szparami okien naszej sypialni, że trzęsłyśmy się z zimna w łóżkach, a woda w dzbankach pozamarzała. Zanim upłynęło długie półtorej godziny modlitw i czytania Biblii, myślałam, że umrę z zimna. Nadeszła wreszcie pora śniadania. Tym razem kasza nie była spalona, można było ją jeść. Tylko ilość jej była mała. Jak niewielka wydała mi się moja porcja. Wzdychałam, by mogła być podwójna. Tego dnia zostałam przyjęta do czwartej klasy i miałam wyznaczone regularne zadania i zajęcia. Dotychczas byłam tylko widzem tego, co się działo w Lowood. Teraz miałam wziąć w tym czynny udział. Z początku, mało przyzwyczajonej do uczenia się na pamięć, lekcje wydawały się i długie, i trudne. Oszałamiały mnie częste zmiany i przechodzenie od jednego zadania do drugiego. To też byłam rada, gdy około godziny trzeciej po południu panna Smith dała mi do rąk kawał muślinu wraz z igłą, naparstkiem i tak dalej. Kazała usiąść w spokojnym kąciku szkolnego pokoju i zrobić na tym obrębek. O tej godzinie większość dziewczynek również szyła, jednakże jedna klasa stała jeszcze dokoła krzesła panny Scatcherd, czytając, a że było cicho, mogłam usłyszeć, jak się ich lekcja odbywała, jak każda dziewczynka odpowiadała i jakie uwagi albo pochwały dostawały im się od nauczycielki. Była to historia Anglii. Wśród czytających zauważyłam moją znajomą z werandy. Na początku lekcji jej miejsce było na czele klasy ale za jakiś błąd w wymowie czy nieuwagę w interpunkcji została nagle usunięta na sam koniec. Nawet tam panna Skatcher, nie przestawała mieć jej wciąż na oku. Co chwila robiła jej tego rodzaju uwagi. — Burns — tak się nazywała. Dziewczęta tutaj wołano po nazwiskach, tak jak chłopców w szkole. — Burns, wykrzywiasz trzewik stojąc. Ustaw nogę prosto natychmiast. — Burns, czemu ty tak szkaradnie wysuwasz brodę? Cofnij ją. Burns, wymagam, żebyś stała z podniesioną głową, nie mogę patrzeć na ciebie, kiedy się tak trzymasz. I te, i Po dwukrotnym odczytaniu rozdziału zamykano książki i nauczycielka egzaminowała uczennicę. Lekcja była poświęcona panowaniu Karola I. Większość na rozmaite pytania dotyczące tonażu, wagi czy opłat okrętowych nie umiała odpowiedzieć. Każdą jednakże trudność rozwiązywała natychmiast Burns. Pamięć jej widocznie objęła istotę całej lekcji i na każdy punkt gotowa była dać odpowiedź. Spodziewałam się, że za tyle uwagi panna Skaczert pochwali ją, lecz zamiast tego nagle wykrzyknęła. Ty brudna, nieznośna dziewczyno. Nie wyczyściłaś paznokci dziś rano. Berns nie odpowiedziała. Dziwiłam się jej milczeniu. Dlaczego nie wytłumaczy, pomyślałam, że ani paznokci wyczyścić, ani twarzy umyć nie mogła, ponieważ woda była zamarznięta. Uwagę moją oderwała teraz panna Smith, dając mi do podtrzymania pasmo nici. Podczas gdy je nawijała, mówiła do mnie od czasu do czasu pytając, czy już byłam kiedyś w szkole, czy umiem znaczyć, haftować, robić na drutach itd. Dopóki mnie nie zwolniła, nie mogłam uważać na to, co robi panna Scatcherd. Gdy wracałam na swoje miejsce, ta właśnie wydawała rozkaz, którego znaczenia nie zrozumiałam, lecz zobaczyłam, że Burns natychmiast wyszła z klasy, poszła do małego wewnętrznego pokoiku, gdzie się chowało książki i wróciła za chwilę, niosąc wiązkę gałązek związanych z jednego końca. To groźne narzędzie oddała pannie Scatcherd z pełnym szacunku ukłonem. Następnie spokojnie, nie czekając na rozkaz, odpięła fartuch a nauczycielka natychmiast ostro wymierzyła jej po karku dwanaście uderzeń tą wiązką gałązek. Ani jedna łza nie zabłysła w oczach Burns. Kiedy ja przerwałam szycie, gdyż na ten widok palce zadrżały mi z próżnego, bezsilnego gniewu, ani jeden rys jej zamyślonej twarzy nie zmienił zwykłego wyrazu. — Uparta dziewczyno! — zawołała panna Scatcherd. — Niczym nie mogę wykorzenić z ciebie nieporządnych przyzwyczajeń. Odnieś rózgę. Burns usłuchała. Przyjrzałam się jej uważnie, gdy wracała. Wkładała właśnie do kieszeni chustkę do nosa, a na jej chudym policzku błyszczał ślad łzy. Godzinę rekreacji uważałam za najmilszą część dnia w Lowood. Ten kawałek chleba i ten łyk kawy pokrzepiał, chociaż nie sycił. Długi przymus dnia ulegał nieco zluzowaniu. W pokoju szkolnym cieplej było niż rano, gdyż pozwalano, ażeby się ognie paliły nieco jaśniej, poniekąd w zastępstwie świec, których jeszcze nie zapalono. Ten czerwony blask, tolerowany hałas, to zamieszanie rozmaitych głosów rozniecały upragnione wrażenie wolności. Wieczorem tego dnia kiedy widziałam, jak panna Scatcherd wymierzała chłostę Burns. Chodziłam jak zwykle pomiędzy ławkami, stołami i śmiejącymi się gromadkami bez towarzyszki, ale nie czułam się osamotniona. Przechodząc koło okien, raz po raz uchylałam okiennicę i wyglądałam na dwór. Śnieg padał gęsty, na niższych szybach już formował warstwę. Przykładając ucho blisko do szyby, mogłam dosłyszeć, poza wesołym rozgwarem wewnątrz pokoju, żałosny jęk wiatru z zewnątrz. Gdybym była, niedawno opuściła miły dom i dobrych rodziców, o tej godzinie byłabym prawdopodobnie najżywiej odczuwała żal rozstania. Wtedy ten wiatr byłby mi zasmucił serce, ten chaos w ciemności zmąciłby mi spokój. W moim położeniu wszystko to podniecało mnie tylko dziwnie i zuchwała, rozgorączkowana pragnęłam, ażeby wiatr był wścieklej, ażeby zmrok zamienił się w ciemność zupełną, a gwarny zamęt w głośną wrzawę. Przeskakując ławki, przechodząc pod stołami, dotarłam do jednego z kominków. Tam zastałam koleżankę Burns, klęczącą przed wysoką, drucianą kratą. Milcząca, oderwana od wszystkiego, co się naokół działo, pochłonięta była książką, którą czytała przy niezbyt jasnym świetle węgli. Czy nadal Rasselas? zapytałam zachodząc ją z tyłu. Tak, odpowiedziała, właśnie go kończę. I po pięciu minutach zamknęła książkę. Byłam z tego rada. Teraz, pomyślałam, może wyciągnę ją na rozmowę. Usiadłam przy niej na ziemi. Jak ci na imię? Zapytałam. Helen. Czy pochodzisz z daleka? Pochodzę z miejscowości położonej dalej na północ, tuż nad granicą Szkocji. Czy wrócisz tam kiedyś? Mam nadzieję, ale nikt nie może być pewny przyszłości. Musisz pragnąć opuścić lout. Nie, dlaczego miałabym tego pragnąć? Przysłano mnie do loł, ażebym zdobyła wykształcenie i na nic by się zdało wracać, dopóki nie osiągnęłabym tego celu. Ale ta nauczycielka, panna Skaczert, jest taka okrutna dla ciebie. Okrutna? Bynajmniej jest surowa, nie znosi moich wad. Ja, gdybym była na twoim miejscu, ja bym jej nie znosiła. Opierałabym się jej. Gdybym nie uderzyła tą rózgą, ja bym jej z ręki wyrwała, połamałabym ją przed jej nosem. Prawdopodobnie nie zrobiłabyś nic podobnego. A gdybyś to zrobiła, pan Brocklehurst wypędziłby cię ze szkoły. Byłoby to wielkie zmartwienie dla twoich krewnych. O wiele lepiej jest cierpliwie znosić ból, którego nikt nie odczuwa prócz ciebie, niż popełnić czyn nierozważny, którego złe następstwa rozciągnęłyby się na wszystkich twoich bliskich. Zresztą Biblia nakazuje nam za zło płacić dobrem. Ale mnie się wydaje, że to wstyd być bitą, albo być zmuszoną stać na środku pokoju, gdzie jest pełno osób. A przy tym tyś taka duża dziewczyna. Ja jestem o wiele młodsza od ciebie, a nie mogłabym tego znieść. A jednak miałabyś obowiązek znieść, gdybyś tego nie mogła uniknąć. Tylko słaby i niemądry mówi, że nie może znieść tego, czego los zażąda od niego, by zniósł. Słuchałam jej zdziwiona. Nie mogłam zrozumieć tej zasady wytrzymałości w cierpieniu, a jeszcze mniej mogłam zrozumieć i podzielać jej wyrozumiałość dla swej dręczycielki. Wciąż czułam, że Helen Burns widzi rzeczy w świetle dla mnie niewidzialnym. Przypuszczałam, że może ona ma słuszność, a ja nie, ale nie chciało mi się głębiej rozważać tej sprawy. Odkładałam to na sposobniejszą porę. Mówisz, że masz wady, Helen. Jakie wady? Mnie się wydaje, że ty jesteś bardzo dobra. Więc naucz się ode mnie nie sądzić po pozorach. Jestem, jak mówi panna Skaczert, nieporządna. Rzadko składam swoje rzeczy, nigdy ich nie utrzymuję w porządku. Jestem niedbała, zapominam reguły i przepisy. Czytam, kiedy powinnam uczyć się lekcji, nie jestem systematyczna, a czasami mówię tak jak ty, że nie mogę poddać się systematycznemu porządkowi. Wszystko to niezmiernie drażni pannę Skaczert, która jest bardzo porządna, Punktualna i dokładna we wszystkim. Jest zła i okrutna, dodałam, ale Helen Burns nie chciała się na to zgodzić, milczała. Czy panna Temple jest równie surowa wobec ciebie, jak panna Scatcherd? Na wzmiankę o pannie Temple łagodny uśmiech przebiegł po jej poważnej twarzy. Panna Temple jest pełna dobroci. Sprawia jej przykrość bycie surową wobec kogokolwiek, nawet najgorszych w szkole. Ona widzi moje wady i łagodnie mnie upomina a jeżeli czymś zasłużę na pochwałę, nie szczędzi mi jej. Najlepszym dowodem, jak zakorzenione są we mnie nieszczęsne moje wady, jest to, że nawet jej upomnienia, tak łagodne i słuszne, nie mogą mnie z nich wyleczyć, a nawet jej pochwały, chociaż tak bardzo je cenię, nie mogą mnie pobudzić do stałej staranności i uwagi. To ciekawe, odpowiedziałam, przecież tak łatwo być staranną. Dla ciebie, niewątpliwie. Przyglądałam ci się w twojej klasie dziś rano, widziałam jak pilnie uważasz. Widać było, że ci myśli nie uciekały, podczas gdy panna Miller tłumaczyła lekcję i wypytywała cię. Otóż moje myśli stale gdzieś się błąkają. Wtedy, kiedy powinna bym słuchać panny Skaczert i pilnie zważać na wszystko, co mówi, gubię często sam dźwięk jej głosu. Padam w jakiś rodzaj snu. Niekiedy zdaje mi się, że znajduję się w Northumberland, że odgłosy, które słyszę dokoła, to szmer strumyczka przepływającego przez Deepden w pobliżu naszego domu. Wtedy, jeżeli przyjdzie na mnie kolej odpowiadać, muszą mnie budzić, a ponieważ słuchając wymarzonego strumyczka nie słyszałam, co tam czytano, nie umiem odpowiedzieć. Jednakże dobrze odpowiadałaś dziś po południu. To był czysty przypadek. Zainteresował mnie przedmiot, o którym czytałyśmy. Dziś po południu zamiast śnić o Deep Den, dziwiłam się, jak człowiek, który pragnął działać uczciwie, mógł postępować tak niesprawiedliwie i niemądrze, jak to nieraz czynił Karol I. I myślałam, jak to źle się stało, że przy swojej prawości i sumienności nie umiał dalej spojrzeć poza przywileje korony. Gdyby był tylko potrafił patrzeć w odleglejszą przyszłość i zrozumieć, dokąd zmierzał tak zwany duch czasu. A jednak ja lubię Karola. Szanuję go i żałuję tego biednego ściętego króla. Tak, nieprzyjaciele jego byli gorsi, przelali krew, której nie mieli prawa przelewać. Jak oni śmieli go zabić! Helen mówiła teraz do samej siebie. Zapomniała, że ja jej dobrze zrozumieć nie mogłam, że nic albo niewiele wiedziałam o tym, o czym rozprawiała. Przywołałam ją do mojego własnego poziomu. A gdy cię uczy pan na tempu, czy i wtedy myśli Twe gdzieś wędrują? Nie, chyba bardzo rzadko, gdyż panna Temple ma zawsze do powiedzenia coś, co jest ciekawsze dla mnie, niż moje własne rozważania. Jej sposób mówienia jest dla mnie dziwnie miły, a wiadomości, których udziela, zawierają często to właśnie, czego pragnęłam się dowiedzieć. A więc wobec panny Temple nie masz sobie nic do zarzucenia? Nie, ale to takie bierne, nie kosztuje mnie to żadnego wysiłku, kieruje się własną skłonnością. W takiej dobroci nie ma zasługi. Jest, owszem i to wielka. Jesteś dobra dla tych, którzy są dobrzy dla ciebie. Ja dla siebie więcej nie pragnę. Gdyby ludzie byli zawsze dobrzy i posłuszni względem tych, którzy są okrutni i niesprawiedliwi, źli byliby zawsze górą. Nigdy by się nie bali, nigdy by się nie zmienili i stawaliby się coraz gorsi i gorsi. Gdy nas ktoś uderzy bez powodu, powinniśmy oddać bardzo mocno. Jestem pewna, że powinniśmy tak mocno, ażeby nauczyć tego, kto nas uderzył, żeby tego nigdy nie powtórzył. Zmienisz zdanie, mam nadzieję, gdy będziesz starsza. Tymczasem jesteś jeszcze małą, nie bardzo mądrą dziewczynką. Ale ja tak czuję, Helen. Ja nie mogę lubić tych, którzy choćbym się nie wiem, jak starała im dogodzić, nie chcą mnie polubić. Muszę bronić się przed tymi, którzy karzą mnie niesprawiedliwie. To tak samo naturalne, jak to, że kocham tych, którzy mi okazują przywiązanie, lub że poddaję się karze, gdy czuję, że na nią zasłużyłam. Poganie i dzikie ludy głoszą te same zasady, ale chrześcijanie i narody cywilizowane wypierają się ich. Jakim sposobem? Nie rozumiem. To nie gwałt najlepiej zwycięża nienawiść i nie zemsta go i krzywdę najlepiej. A cóż innego? Czytaj Nowy Testament i zauważ, co Chrystus powiada i jak postępuje. Niech Jego słowa będą Ci prawem, a postępowanie Jego przykładem. A co Chrystus powiedział? Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. W takim razie ja powinnam bym kochać panią Reed, czego uczynić nie mogę. Powinnam bym błogosławić jej syna Johna, co jest niepodobieństwem. Z kolei Helen Burns zapytała mnie o wytłumaczenie, a ja też zaraz zaczęłam jej po swojemu opowiadać dzieje moich cierpień i uraz. Gorzka i bezwzględna w podnieceniu mówiłam tak, jak czułam, niczego nie tając, niczego nie łagodząc. Helen wysłuchała mnie cierpliwie do końca. Spodziewałam się, że zrobi potem jakąś uwagę, ale ona milczała. – Więc powiedz – zapytała mnie cierpliwie – czyż pani Reed to nie kobieta twardego serca? Zła kobieta? Była niedobra względem ciebie, to nie ulega wątpliwości, ponieważ widzisz, ona nie znosi twojego charakteru, tak jak panna Scatcherd nie znosi mojego, ale jak ty dokładnie pamiętasz wszystko, co ona ci zrobiła i co ci powiedziała, jak dziwnie głęboko jej niesprawiedliwość wyryła się w twoim sercu. Żadne złe traktowanie tak się w mych uczuciach nie upamiętnia. Czy nie lepiej by ci było, gdybyś się starała zapomnieć o jej surowości wraz z tymi gwałtownymi wzruszeniami, które ona obudziła? Życie wydaje mi się zbyt krótkie, by spędzać je na pielęgnowaniu uraz i zapamiętywaniu krzywd. Jesteśmy i musimy być wszyscy obciążeni błędami na tym świecie, ale niebawem przyjdzie czas, kiedy, ufam w to, strząśniemy je z siebie wraz z tymi naszymi znikomymi ciałami gdy poniżenie i grzech opadną z nas wraz z tą ciężką, powłoką cielesną, a tylko dusza pozostanie. Głowa Helen, zawsze pochylona, opadła jeszcze niżej, gdy wymawiała te słowa. Wiedziałam po wyrazie jej twarzy, że nie ma ochoty rozmawiać ze mną dłużej, że woli raczej rozmawiać z własnymi myślami. Niewiele dano jej czasu na rozmyślania. Jedna z dyżurnych, wielka, szorstka dziewczyna, zbliżyła się w tej chwili, wołając silnym, prowincjonalnym akcentem. Helen Burns, jeżeli w tej chwili nie pójdziesz uporządkować swej szuflady i złożyć robótki, powiem pannie Scatcherd, niech przyjdzie i zobaczy. Helen westchnęła, budząc się z zadumy i wstawszy bez zwłoki w milczeniu posłuchała wezwania dyżurnej.